Przy tłustym czwartku te dwie rzeczy muszą znaleźć się na moim stole obowiązkowo. Dobrze nadziane pączki i chrupiące, złociste faworki. Pączusie obiecała przygotować teściowa, a chrust sami przygotujemy. Mąka, żółtka, trochę śmietany oraz ocet kielecki, który dodamy zamiast tradycyjnego spirytusu. I to właściwie wszystko, przynajmniej ze składników, bo praca dopiero się rozpoczyna. Ugniatamy, ugniatamy i uderzamy. Musimy mocno i wielokrotnie oklepać ciasto. To taki mały sekret wybornych faworków. I tak w kółko ugniatamy, bijemy, ugniatamy, aż ciasto stanie się sprężyste i pulchne. Wycinamy i smażymy na dobrze rozgrzanym oleju. Proste? I tak, i nie, ale warto spróbować, bo smaku domowych faworków nic nie przebije. A przy okazji możemy przygotować więcej, co by na piątek i weekend również zostało tak do porannej kawusi. #domowewypieki